To jest program Newsroom Małgorzata Walczak. Dzień dobry, a moim dzisiejszym gościem jest dr Błażej Podgórski, katedra finansów Akademia Lona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o postawieniu w stan likwidacji telewizji polskiej, polskiej agencji prasowej i polskiego radia. W internecie zawrzało, bardzo wiele komentarzy mówi o tym, że to oznacza sprzedaż w tej chwili, tak naprawdę sprzedaż majątku TVP, sprzedaż majątku Polskiego Radia. Co realnie oznacza postawienie w stan likwidacji spółki? Na początku zaznaczę, że nie jestem prawnikiem, tylko jestem ekonomistą. W tym wypadku tak naprawdę pierwsza przyczyna dlaczego jest to, powód jest taki, że zagrożone finansowanie telewizji polskiej i ag Polskiej Agencji Prasowej, czyli z uwagi na to, że są problemy finansowe, tak, no właściciel... Jedną z rozwiązań, które może zrobić, że zachować w pewien sposób proces działania, dopełnienie pewnych założeń biznesowych, które muszą być zrealizowane, może wystosować właśnie stan likwidacji, postawić spółkę. Ten stan likwidacji może trwać krócej, dłużej, od sześciu miesięcy, nawet i do kilku lat. Tu nie ma powiedziane przepisy, nie regulują, jak długo powinien być stan likwidacji. Natomiast stan likwidacji nie oznacza od razu e, licytacji majątku. On znaczy, najpierw trzeba zamknąć wszystkie działalności bieżące, a w przypadku telewizji publicznej. Telewizji polskiej. To nie jest wcale takie łatwe, tak? bo tutaj mamy wiele rzeczy, które muszą być zrealizowane dalej, więc to nie będzie takie, że już mamy zamkniętą telewizję za tydzień, już jej nie będzie, tylko to będzie proces. Zakładam, że docelowo znajdzie się finansowanie, natomiast na zabezpieczenie krótkoterminowe no to było konieczne zastosowanie, w mojej też opinii, e, takich przepisów i takiego rozwiązania, żeby tak naprawdę nie było problemu z bankructwem telewizji. W ostatnich dniach mieliśmy również prezydenckie weto dotyczące budżetu. Czy to jest gra budżetem? To ciężko jest powiedzieć, jakie ma założenia pan prezydent. Tak, czy to jest gra budżetem, czy nie jest gra budżetem. Natomiast weto dotyczyło przede wszystkim finansowania telewizji, tak? Dotacji dla telewizji, która jest konieczna z uwagi na zbyt niski wpływ z abonamentów. Drugi sposób dotyczyło oczywiście podwyżek dla strefy budżetowej, dla nauczycieli, tak? czyli prezydent się sprzeciwił ustawie około budżetu. I bo samego budżetu prezydent oczywiście nie może zawetować. Musi go po prostu zaakceptować i podpisać. Tak mówią przepisy, on tutaj może ewentualnie wnieść budżet do Trybunału Konstytucyjnego, czy jest zgodny, ale tutaj nie ma żadnych takich przycisków wskazówek. Jedyna rzecz, no to jest po prostu ustawa budżetowa, która reguluje w jaki sposób pewne wykonania budżetu, pewne cele powinny być zrealizowane, ale to dalej też jest plan, trzeba pamiętać o tym. I czy prezydent to, to zawetował. Czy to może mieć swoje negatywne skutki dla gospodarki, czy raczej niekoniecznie? To jest pytanie, na ile inwestorzy zagraniczni i na ile rynki zagraniczne oceniają, że to weto i działania prezydenta są traktowane na poważnie. Na razie widzimy, że nie ma żadnego tąpnięcia na złotówce, czyli nie ma żadnej reakcji alergicznej na walucie. Tak? Czyli zakładamy, że raczej rynki nie traktują tego poważnie. Pamiętajmy o tym, że premier i Rada Ministrów mają czas do końca stycznia z zatwierdzeniem budżetu, więc jeszcze mamy. 30, ponad 30 dni, więc spokojnie wydaje mi się, że wszyscy sobie z tym poradzą. Natomiast no, weto prezydenta, prezydent jasno się opowiedział, czy będzie e, prezydentem wszystkich Polaków, czy będzie grał na interesy swojej partii. No i to tak to niestety działa. Przed wyborami bardzo wielu przedstawicieli biznesu mówiło o tym, że polską gospodarkę trzeba odpolitycznić. Czy to jest w ogóle realne? Tak i nie. To jest bardzo trudne, bo w pełni odpoliczyć gospodarki nie można, w szczególności w Europie to jest nierealne. Natomiast oczywiście mamy zbyt duży wpływ polityki na gospodarkę, zbyt wiele jest decyzji jednostronnych od strony polityków, e, a zbyt mało ekspertów. Natomiast e, standardem jest na świecie, że sektory strategiczne, sektory energetyczne, sektory właśnie medialne są w rękach państwa i skarb państwa ma tam udziały. Takie spółki nawet nazywają się State Own Enterprise, które bardzo sprawnie funkcjonują dzięki temu i tak nawet zapewniają bezpieczeństwo państwu realizacji. co zresztą widzieliśmy w trakcie pandemii, że te spółki próbowały pomóc w realizacji celów państwa. Czy robiły to lepiej niż stricte przedsiębiorstwa prywatne, to trudno jest powiedzieć. Natomiast jest taki zakres, że takie spółki powinny być. Natomiast w inny sposób państwo nie powinno ingerować. Co więcej, nie powinny być spółki wykorzystywane do realizacji celów politycznych. One mają tylko w celach strategicznych wspomóc państwo tak? i zapewnić bezpieczeństwo. To jest główna przesłanka. No i teraz oczywiście jest pytanie, kto jest w spółkach? Czy spółka jest skarbu państwa, ale jest obsadzona ekspertami? Z wykształceniem przygotowanymi do zarządzania spółką, czy jest obsadzona zadania politycznego, co zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej i świata się zdarza, nawet w Stanach Zjednoczonych. Czy wrócenie konkursów byłoby rozwiązaniem? Na pewno byłoby to rozwiązanie. Na pewno byłoby to rozwiązanie. Na pewno sprawdzanie lepiej kwalifikacji byłoby też rozwiązaniem. Wykształcenia to też jest istotne. Tak. Eee, no przede wszystkim doświadczenie, bo to jest najważniejsze. Spółką można mieć oczywiście wykształcenie, można być wiernym politykiem, można mieć człowiek, tylko kwestia czy mamy doświadczenie. Jak mamy doświadczenie, to, to generalnie powinniśmy zarządzać tą spółką. Jak ktoś nie ma, to nie ma, więc konkurs jest jedną z opcji, że faktycznie mogą być. Są, ale nie musi być to do końca konkurs. To może być po prostu sprawnie działający dział HR, który wyłania najlepszych ekspertów z rynku i zatrudnia ich w spółkach Skarbu Państwa. Ale pamiętajmy, że tam jest kwestia też wynagrodzeń. E, świetnego eksperta nigdy nie pozyskamy za te pieniądze, które mogą często zasugerować spółki Skarbu Państwa. Co w takim razie z prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, ona powinna nastąpić, czy też powinno to zostać zablokowane? Znaczy, pamiętajmy o tym, że nasza prywatyzacja, to co było, ona odbyła się sukcesem i te spółki, które zostały sprywatyzowane, zostały sprywatyzowane w sposób właściwy, tak? I na tym chyba należałoby pozostać, bo tak nawet tych spółek Skarbu Państwa w Polsce wcale tak dużo nie mamy. Jest tu niecałe 30 podmiotów. Oczywiście mówimy o spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Skarb Państwa i pośrednio przez Skarb Państwa. Czyli tak jak mamy PKOBP, który jest kontrolowany przez Skarb Państwa, ale PKOSA, które jest kontrolowane przez PZU, które jest kontrolowane przez Skarb Państwa. Tak? Czyli pośrednie State Owned Enterprise, czy pośrednie spółki Skarbu Państwa. I to wtedy ma ee, tych spółek wystarczy. Tak naprawdę one zapewniają pewne sektory strategiczne. Sektor bankowości, sektor energetyczny, dostaw energii, bezpieczeństwa państwowego. Tak? E, czy ich udział w rynku powinien być tak duży, jak jest? To jest oczywiście drugie pytanie, bo teraz jest pytanie, czy cały rynek nie jest rynkiem monopolistycznym przez Skarb Państwa realizowany. No, w niektórych przypadkach mamy tych spółek zbyt duże nasycenie, tak? więc wypadałoby może nie je e, prywatyzować, ale na przykład część jej działalności prywatyzować, albo wpuszczać też konkurencję, bo konkurencja będzie dla tych spółek, które dobrze działała, tak? Więc to to jest jedno z rozwiązań. Czyli tak jak mamy w sektorze bankowym, który mamy z jednej strony, mamy szereg banków prywatnych, również z kapitałem, zarówno i polskim, jak i zagranicznym i mamy szereg banków, które są z stricte zbudowane kapitale polskim, spółkami Skarbu Państwa. Ponieważ mamy końcówkę roku, no to przydałoby się teraz ten rok ekonomicznie podsumować, tym bardziej, że zaczął się on nie do końca ciekawie, w lutym rekordowe podwyżki cen żywności bodajże 80,4%, a potem wysoka inflacja. Ta inflacja powoli zaczęła nam spadać. Natomiast co nas czeka w przyszłym roku, jak byśmy mogli podsumować, to co już minęło to ostatnie 12 miesięcy? Czyli ja z podsumowaniem roku 2023 mam duży problem, bo według mnie trzeba podsumować rok 2022 i 2023 jako jeden, jako jeden ciąg, bo tak naprawdę że wydarzenia, które się wydarzyły w 2022, mają wpływ bezpośrednio na 2023 i to nigdy nie było takiej spójności jak teraz. Bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, że te ostatnie dwa lata jesteśmy przede wszystkim pod wpływem właśnie wysokiej inflacji, która. Jest wynikiem zarówno ośmiu lat polityki prospołecznej, tak, wielu dotacji socjalnych, jak i również kwestii związanych z pandemią. No i tak naprawdę ostatni z, ostatni z elementów to jest wojna w Ukrainie. człowiek? ja uważam, że Polska jest beneficjentem jak to by źle nie zabrzmiało, wojny w Ukrainie, bo tak naprawdę napływ uchodźców, to jest prawie 3 miliony Ukraińców, czyli zrosła nam ludność o blisko 8-10% prawie, tak, e, które zwiększyli bardzo mocno konsumpcję. Pamiętajmy o to, że oni też zaczęli kupować mieszkania, jako Ukraińcy, e, zaczęli tutaj wydawać pieniądze, zaczęli tutaj pracować, więc to pociągnęło naszą gospodarkę do góry. Więc z jednej strony ta inflacja jest oczywiście wynikiem e, Polityki wcześniejszej, wynikiem do druku w trakcie pandemii, ale również kwestii związanej właśnie z napływem obywateli, którzy pociągnęli mocno konsumpcję do góry. Przy czym, jakby nie było dzięki temu, że oni pociągnęli tą konsumpcję do góry, że ta inflacja już trochę wynikła, to my nie mamy takich problemów jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę tempo wzrostu PKB spadło albo jest ujemne, tak? czyli mamy recesję. Polska de facto wyszła ostatnie dwa lata dość obronną ręką. W dużej mierze właśnie dzięki sytuacji geopolitycznej i, i to to tak naprawdę nas pociągnęło. Czy kolejny rok będzie lepszy pod kątem wzrostu PKB? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę jest pytanie, jak będzie wyglądał realnie budżet i w jakim stanie są realnie finanse publiczne. Tak? No właśnie o ten budżet chciałam zapytać, bo wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2024 to 866 miliardów złotych. Oznacza to też deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. To dużo? Taki i nie. Znowuż odpowiem: taki, taki nie. Z jednej strony, oczywiście, jest to dużo. Z drugiej strony nie jest to nic niepokojącego. Tak duży deficyt e, w porównaniu do naszego PKB no wcale nie jest takim wielkim problemem, tak jako dla Państwa. E, natomiast trzeba pamiętać o tym, że my trzymaliśmy się bardzo mocno tych ryzów e, budżetowych. W kontekście spe próby spełnienia kryteriów konwergencji. Tak naprawdę obecnie jesteśmy tak daleko od wejścia do strefy euro, czy w zasadzie nie jesteśmy w stanie wejść do strefy euro, że tak naprawdę tymi kryteriami już się nie przejmujemy, tylko skupiamy się na tym, żeby utrzymać jak najlepszy wzrost gospodarczy. Ten budżet jest w pewien sposób kompromisem pomiędzy utrzymaniem wzrostu gospodarczego, spełnieniem obietnic wyborczych, tak, a także utrzymaniem z, zrównoważonych finansów publicznych, więc jest to dobre rozwiązanie. Czy jest on zbyt duży? Na tle krajów europejskich nie jest on zbyt duży. Na tle tego, żebyśmy chcieli wejść do strefy euro, jest bardzo duży i tak naprawdę nas oddala od tego. Natomiast zakładam, że my nie chcemy wejść już do strefy euro, albo inaczej nasze szanse zostały już dawno zaprzeważone. Z perspektywy zwykłego Polaka czeka nas rok zaciskania pasa czy też rok oddechu? To jest trudne pytanie. Eee, wydaje mi się, że raczej czeka Europę spowolnienie gospodarcze, co już widzimy w Niemczech. Eee, widzimy też to we Francji. Eee, widoczne jest spowolnienie nawet w Azji, więc tak naprawdę zakładam, że będzie ciut gorzej, tak. Na pewno nie będzie nam tak mocno to skierowała inflacja, bo ta inflacja z uwagi na efekt bazy znacznie stopniała, no bo jak w pierwszym roku podniosła się o 15%, tak, no to w drugim już tak naprawdę Kolejne 15% jest prawie niemożliwe, to jest 10 czy tam 8%. I ona stopniowo będzie wyhamowywała, ale to nie z efektu prowadzonej polityki przez bank centralny, tak? tylko z efektu po prostu efektu bazy. Tak? Najpierw mamy 100, później plus 15 zł, plus mniej, czyli mamy plus 115. Mamy później plus 10% to mamy de facto 112, dodajemy, czyli mamy 127, czyli praktycznie te wzrosty są bardzo zbliżone. Tak? Czyli efekt bazy już w zasadzie się powoli nam wyczerpuje w kontekście e, inflacji, więc raczej tu nie będziemy widzieli takich gwałtownych wzrostów cen, natomiast generalnie będzie e, topniało tempo wzrostu PKB. Nie będziemy mieli kolejnych takich czynników wzrostowych, jak mieliśmy ostatnie dwa lata. Ilości nowej ludności, ilości nowych firm, które powstawały właśnie zakładanych przez nowych obywateli Polski czy nowych czy uchodźców, którzy żyją na terenie Polski, tak nowych mieszkańców Polski, by to poprawnie powiedzieć. Eee, natomiast wątpię też we wzrost gwałtowny bezrobocia, bo akurat Region, w którym my jesteśmy i Polska, i nasza sytuacja demograficzna nie wskazuje na to, żebyśmy mogli mieć problemy z bezrobociem, z uwagi na to, że coraz więcej co roku więcej osób odchodzi z rynku pracy niż na niego wchodzi. Więc tak naprawdę przy tym przyszłości naturalnym e, bezrobocia nie mamy się też co za bardzo spodziewać. W kontekście ekonomicznym, jakie największe wyzwania stoją przed Polską w kolejnym roku? Największym wyzwaniem, to nawet nie powiedziałbym, że to wyzwanie jest ekonomiczne, tylko wyznanie prawno ekonomiczne, to jest wypełnienie wszystkich kryteriów, żeby dostać wszystkich kamieni milowych z tych 300. Tak, oczywiście wymienienie kamieni milowych jest prawie niemożliwe w ciągu jednego roku, ale żeby jak najszybciej odblokować środki unijne. jak najszybciej odblokować KPO, tak? Zarówno te, które są w formie dotacji, jak i w formie pożyczkowej, bo pożyczki na tak preferencyjnych warunkach, jakie pozyskuje Unia Europejska, Polska sama by nie pozyskała, tak? To jest kilka punktów procentowych niżej niż nasze uplasowanie obligacji na rynku kapitałowym i z pełną skutecznością, no bo jakby nie było, te pieniądze są wiadome, że będą skutecznie uplasowane, nie zawsze potrzeby pożyczkowe państwa, nie zawsze wszystkie obligacje emitowane przez Skarb Państwa cieszyły się w pełną popularnością, żeby były łatwo uplasowane na rynku. Globalną geopolitykę czekają duże zmiany? Tak, globalną ale ekonomię. dużo. Tak, ale to generalnie dużo zależy też od Europy, tak? Tu wydaje mi się, że najbliższe lata stoją właśnie przed znakiem zapytania, co zrobi Europa, tak? No bo wiemy generalnie, jak będzie wyglądała polityka Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest oczywiście, kto będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych przy kolejnych wyborach. Wiemy, jak wygląda polityka Chin, wiemy, że Azja łapie za No i teraz jest pytanie, czy Europa będzie chciała stanąć w szranki w tym wyścigu i trochę bardziej pójście w stronę federacji niż konfederacji, tak jak mamy teraz, tak, państw, tylko bardziej zjednoczenia politycznego, większym jednym głosem mówienia politycznego, polityczno-gospodarczego. E, czy będziemy dalej tak podzieleni, jak jesteśmy? Na moment wracając tutaj do nas, ten rok, ten rok zaczął się od wysokiego skoku cen paliwa, potem mieliśmy nagle cud nad dystrybutorem, a jak będzie wyglądać ten przyszły rok? No, pamiętajmy o tym, że my mieliśmy ostatnie Dwa lata zarządzanie cenami paliw. Z jednej strony było zarządzanie z uwagi na kwestie podatkowe, obniżenie VAT-u tak, 15%, 23% na 8%, i to bardzo mocno wpłynęło na ceny paliw, aczkolwiek to nie mogło pohamować inflacji, no bo generalnie pamiętajmy o tym, że te paliwa, które były i tak kosztem przedsiębiorców, i tak w nich uderzały, i oni nie mogli odpisać VAT-u. W późniejszym okresie Główna spółka paliwowa Orlen zarządzała dość mocno cenami paliwowymi, żeby w pewien sposób. Teraz, oczywiście, są dwa tłumaczenia. Jeden sposób, żeby zrealizować swoje cele polityczne. I cele polityczne partii, z której spółka była związana. Drugi, drugi tak naprawdę cel, który spółka realizowała, no to było utrzymanie stabilności cen, w pewien sposób, że nie było skokowych zmian cen paliw. Czyli w momencie, kiedy paliwa faktycznie bardzo mocno staniały, sztucznie były utrzymywane na wyższej cenie. Która, która odpowiedź jest prawidłowa, to jest bardzo ciężko odpowiedzieć. I co jest prawdziwe, to są dwa, według mnie, poglądy, które można tutaj wnioskować. Natomiast jeżeli trzymamy się tego poglądu ekonomicznego. Że celem było utrzymanie w pewien sposób stabilnych cen paliw, to, to zostało zrealizowane, i dlatego te paliwa de facto po tym skoku 15% później nie topniały tak bardzo, tak, a później się, a później faktycznie widzieliśmy lekkie obniżenie cen przy dystrybutorach. Czy ceny paliw mogą wzrosnąć bardziej? Wydaje mi się, że w Polsce nie, aczkolwiek wiele zależy od siły polskiej złotówki, czy dalej będziemy utrzymywali trend aprecjacji złotówki, czy wzrostu wartości. Pamiętajmy o tym, że ostatnie dwa miesiące to jest złotówka jest jedną z najsilniej zyskujących na wartości walut. Wydaje mi się, że, że wiara inwestorów zagranicznych i rynków jest zbyt duża w zmiany, które może wprowadzić rząd. Jeszcze on ich nie wprowadził, tak? ale to zobaczymy. Więc zakładam, że po nowym roku może nas czekać lekkie osłabienie złotówki. Tak? I to raczej powinno spowodować też wzrost cen paliw docelowo. Czyli nie spadek, niestety, nie zostanie nam więcej w portfelach. Wydaje mi się, że raczej utrzymamy poziom naszej zamożności. Wydaje mi się, że nie będzie gwałtownego zubożenia, nie będzie też gwałtownego wzbogacenia się społeczeństwa, tylko raczej utrzymamy ten poziom, na którym jesteśmy. Wspomniał Pan też o Azji i tu chciałam zapytać o to, czy Europa jest w ogóle w stanie gospodarczo konkurować z Azją. Jest, jest. Tylko kwestia jest taka, czy Europa będzie mówiła jednym głosem. No pamiętajmy o tym, że mamy gospodarkę pierwszą z świata, Stany Zjednoczone, drugie są Chiny, tak? No, i później, e, później mamy, jeżeli byśmy potraktowali Unię Europejską jako jeden twór, to później mamy Unię Europejską. Jeżeli traktujemy jako państwa z osobna, no to generalnie mamy istotne Niemcy, Francję, Włochy, e, Indie, tak? I tu mamy rozgrywkę pomiędzy tymi państwami. Jeżeli byśmy faktycznie czyli mówić jednym głosem, w większym stopniu gospodarczo, tak? no to faktycznie możemy konkurować. Jeżeli też pójdziemy w pewien sposób, z, sposób sensowny z, prze, z przepisami, będziemy mogli konkurować w obszarach, w których jesteśmy w stanie konkurować. No bo wiadomo, w zakresie elektryfikacji, e, elektromobilności w zasadzie nie mamy za bardzo szans, żeby konkurować czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy e, z Chinami. Natomiast w kontekście samochodów spalinowych tradycyjnych mamy jak najbardziej, tylko jest kwestia tego, jak policzymy ślad węglowy. Czyli liczymy tylko tyle, ile samochód spala, jak zatruwa środowisko tutaj w najbliższym otoczeniu, Czyli czymy cały ślad węglowy od momentu produkcji do momentu utylizacji. I to jest pytanie, które, jakie będzie wyzwanie, bo ten sektor motoryzacyjny jest, stoi u podwalin europejskiej gospodarki, będzie zawsze stał transport, inne rzeczy też, więc tak naprawdę jest pytanie, jak Europa się odnajdzie w tym i jak będzie się broniła przed sytuacją i napływem produktów z Chin. Tak. Pamiętamy kryzys walutowy 2008-2009 rok. Czy taki kryzys walutowy może się powtórzyć? Scenariusz wygląda na razie podobnie. Najpierw mamy bardzo silną aprecjację złotówki, tak? To co mieliśmy, czyli bardzo silny wzrost złotówki. To co mieliśmy w sierpniu 2008, e, złotówka bardzo mocno się umacniała W do dolara z 3,60 do, fakt dolar doszedł do 2,10, tak? 2,10, 2,20. E, I w rezultacie e, już w lutym 2009 roku był na poziomie 4 złotych. Przybił do 4 złotych powrót. Czy to jest atak spekulacyjny na złotówkę, to co się odbywa? Jest bardzo ciężko mi powiedzieć. Natomiast stan już wygląda pozytywnie. bo To silne umocnienie złotówki raczej nie ma innych podstaw niż właśnie głęboką wiarę inwestorów. Pytanie, czy to jest wiara inwestorów poczyta tym, żeby później e, czerpać korzyści na spadku wartości złotówki, tak? czy generalnie celem tego jest faktycznie realna wiara w umocnienie polskiej gospodarki wynikająca z sytuacji po wyborach? Podsumowując naszą rozmowę, czy mamy optymistycznie patrzeć w przyszły rok, czy raczej zaciskamy pasa i zabieramy się za oszczędzanie? Zawsze szklanka jest do połowy pełna i tak trzeba patrzeć. Eee, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, musimy patrzeć na to, żeby nie pogorszyła nam się stopa życia. Jeżeli będziemy obserwowali, próbowali działać tak, że na mnie pogorszyła się stopa życia i będziemy prowadzili, normalnie, to nawet mniejszy kryzys, czy większy kryzys gospodarczy nam nie, nie będzie szkodził, tak? Najgorszą rzeczą będzie sytuacja, kiedy zaczniemy faktycznie pogarszać swój standard życia i tego się powinniśmy zawsze, zawsze unikać, że pogorszyć swój standard życia. Więc jeżeli będziemy pamiętali o tych zasadach, będziemy pamiętali o tym, że jednak raczej docelowe lata będą lepsze niż gorsze, tak? To powinniśmy patrzeć na to optymistycznie. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Błażej Podgórski, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, Pani Redaktor. Dziękuję Państwu.